Cześć, siemanko, witam kochani widzowie, dzisiaj porozmawiamy sobie o 10 niesamowitych technikach Ramen Gaja, lecimy! Standardowo jednak, oto najlepsze komentarzyki poprzedniego odcinka, no powiem wam widzowie, daliście czadu, a to są moi kochani wspierający, którzy poświęcają ciężko zarobioną gotówkę na mnie, dziękuję bardzo. Zanim zaczniemy temat, zadam wam jedno ważne pytanie. Czy dobijemy pod tym filmikiem 5000 łapek w górę? Pamiętajcie też zostawić komentarz o treści kocham różowo-włosą niewiastę, tak jak Naruto kocha ramen, a przypnę wam serduszko w komentarzu. Ponadto zostawcie subskrypcję i dzwonek, a kto wie, może kiedyś wam się to opłaci. Dobra widzowie, kochani moje dzieciaczki, lecimy z broniami. Chakra Boru. Jest to jedna z bardziej mistycznych broni, choć tak naprawdę jest to po prostu miska czakry, którą Tenchi serwuje swoim klientom. Jeśli użytkownik będzie na tyle potężny, by zjeść pełną miskę ramenu, to Ramen Gun daje mu kolejne wyzwanie w postaci kolejnej dokładki. I tylko nieliczni są w stanie opanować tę moc i zjeść więcej niż jedną miskę, ponieważ legenda głosi, że ramen z Ichiraku jest tak nasycony czakrą, że wypełnia cały żołądek, ale można ten efekt zniwelować za pomocą własnej czakry, co udało się niejednokrotnie Naruto, jako że miał jej bardzo dużo. Pomyślcie, zjedzenie jednej miski daje równowartość czakry do przywołania jednego klona. Shinayakana Udon. Dosłownie oznacza elastyczny udon. Z jego pomocą użytkownik, w tym przypadku najczęściej właśnie właściciel budki Ichiraku, jest w stanie nasycić go czakrą, aby zwiększyć jego długość. Po dodaniu tajnego składnika, konkretnie mąki, może z łatwością przylepić się do przeciwnika i obwiązać go w taki sposób, że wydostanie się z tej pułapki graniczy z cudem. Najczęściej używany był przez Tenchiego do pozbawiania się upierdliwych klientów, którzy wypili za dużo sake. Jest to jedna z potężniejszych broni Ramen Gaja. Ramen Sutikku. Są to dwie pałeczki do jedzenia ramenu. Wraz z odpowiednią kontrolą czakry i nasyceniu ich wywarem z ramenu oraz czakrą zmieniają się ich właściwości. Gdy nasycimy je za pomocą natury ognia, pałeczki będą się palić tak długo, jak użytkownik będzie tego chciał, ale może również służyć do podgrzewania ramenu. Nasycając naturą ziemi, zwiększa się ich wytrzymałość oraz grubość i mogą posłużyć jako obrona. U doświadczonych użytkowników jest to obrona idealna, ponieważ szybko kręcąc pałeczkami, użytkownik jest nie do trafienia. Nasycając naturą wiatru, pałeczki są w stanie przeciąć dosłownie wszystko, dzięki temu, że są cienkie, a jednocześnie bardzo ostre. Jeśli użyjemy natury błyskawicy, uzyskamy efekt paraliżu przy każdym dotyku pałeczek z innymi obiektami, więc działa to bardzo wszechstronnie. No i finalnie, jeśli użyjemy natury wody, to dzięki pałeczkom jesteśmy w stanie odbić każdy atak. Okane. Są to po prostu pieniądze. Tenchi otworzył bardzo dochodowy biznes, więc ma ich tak dużo, że dzięki przywołaniu może w łatwy sposób przysypać każdego bez trudu. Podobno kiedyś, gdy Kyuubi był na wolności i szalał niedaleko Konohy, to właśnie z pomocą tej techniki Ramen Gai go powstrzymał. Pieniądze są tutaj świetnie wykorzystywane, ponieważ łączą zarówno elastyczność papierowej wersji, jak i twardość i ciężkość drobniaków. Dlatego Tenchi najczęściej przyzywa je nad przeciwnikiem, aby w jak najszybszym tempie pokryć jak największy obszar i unieruchomić bestię lub wrogiego ninja pod ciężarem hajsu. Rameno. Jest to osobisty przywoływacz Tenchiego, który może przemienić się w potężną miskę, która działa podobnie do bumerangu, a także może działać niezależnie od właściciela Ichiraku. Wtedy może ciskać miskami niczym shurikenami, które są dużo bardziej wszechstronne, ponieważ w kontakcie z przeciwnikiem pękają i kaleczą go w wielu miejscach, co bardzo często uniemożliwia jego dalszą walkę. Ponadto istnieje bardziej zabójcza forma tych misek, wypełniona rosołem konkurencji, który jest tak zły, że wypala przeciwników niczym kwas. Makaroyomi. Jest to potężne genjutsu na poziomie Kage, które działa nieświadomie na użytkowników, ponieważ uzależnia ich, aby ofiary ciągle przechodziły do Ichiraku Ramen w celu zarobkowym. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które Tenchi opracował w celu późniejszego opracowania techniki z pieniędzmi. Zasada jest dość prosta. Klient dostaje początkowo doskonały makaron, który wpływa na percepcję ofiary i z każdym kęsem wysyła sygnały do mózgu, że chciałby więcej. Czym więcej zje tego makaronu, tym bardziej go potrzebuje, dlatego czasem niektórzy jedynie co spożywają, to właśnie ten ramen. Z każdą kolejną wizytą makaron jest coraz gorszy, aczkolwiek ofiara genjutsu nie jest tego świadoma, a Tenchi oszczędza na składnikach, dzięki czemu ma dwie korzyści: więcej hajsu oraz stałą klientelę. Oishi Tamago. Dosłownie znaczy przepyszne jajka. Są dodawane do jednego z rodzajów ramenu, dzięki czemu użytkownicy zjadający je nie są świadomi ich działania, które absorbuje czakrę z użytkownika niezauważalnie i tak naprawdę jest nieszkodliwe. Ramen Gai odzyskuje jajka po udanym wypróżnieniu ofiary, ponieważ za pomocą uzbieranych pieniędzy dzięki poprzedniemu genjutsu kupił wszystkie oczyszczalnie w Konoszce. Jajka są wysyłane rurami do specjalnych pomieszczeń i początkowo przechodzą proces mycia, kiszenia, aż trafiają do specjalnego generatora, gdzie są kumulowane i w razie potrzeby Tenchi używa zebranej czakry do tworzenia potężnych technik. Według nieoficjalnych danych ma on teraz zapasy czakry, które przewyższają ilością 10 ogniastego.
Ichiraku Ramen. Wiele osób tego nie wie, ale budka, którą dobrze znamy z Konohy, była tak naprawdę wielokrotnie teleportowana za pomocą ninjutsu czasoprzestrzennego. Ma zdolność modyfikacji i potrafi zmienić się w cokolwiek, co będzie chciał Tenchi. Była wykorzystywana bardzo często w celu inwigilacji wrogów Ramen Gaia, którzy nie spodziewali się, że mają z nim do czynienia, ponieważ był on w stanie przybrać różne postaci, bez możliwości wykrycia jego prawdziwego kodu czakry. Nikt nie wie, jak wygląda podstawowa wersja Ichiraku Ramen, choć podejrzewa się, że ludzkie oko nie jest w stanie pojąć tak dziwnego widoku, dlatego w większości przypadków przypomina prostą budkę z zupkami, w których można konsumować potężne dania. Córka Tenchiego. Choć jest to żywa istota, to tak naprawdę nie została stworzona przypadkiem. Jest to córka Kaguyi i Tenchiego, którzy tysiące lat temu byli kochankami. Dzięki absorbowanej czakrze przez przepyszne jajka, Ramen Gai odmładza siebie oraz swoją posłuszną córkę, nad którą ma całkowitą kontrolę. Czasem, gdy Tenchi ma ważniejsze obowiązki i musi zostać w Konosze, aby ją bronić, wysyła swoją córkę w teren, ale w każdej chwili jest w stanie zamienić się z nią miejscami, więc jeśli istnieje taka potrzeba, to może niezauważalnie dla reszty świata podmienić się miejscami i użyć swojego doświadczenia, aby pokonać niebezpieczeństwo. Mushingan. Dosłownie oznacza parujące oko. Nie ma żywej osoby, która je widziała, ponieważ jest tak mocne, że wystarczy jedno spojrzenie, aby dosłownie każdy przeciwnik wyparował i to właśnie z tego powodu nigdy nie widać Tenchiego z otwartymi oczami. W wywiadzie z 2005 roku twórca mangi powiedział, że Tenchi przybudził to do jutsu po przyrządzeniu 2137 ramenów, które miały dokładnie 69 stopni Celsjusza. Wyjaśnione to zostało w ten sposób, że normalnie woda paruje w 100 stopniach, ale dzięki specjalnemu składnikowi, mianowicie miłości, ramen paruje właśnie w 69 stopniach, a przy tak dużej ilości wyprodukowanych zup, ciało Tenchiego się zaadaptowało i przebudziło właśnie to potężne dojutsu. Jezu, widzowie, ale to było mocne, widzowie. Pamiętacie, jak dałem wam cel, aby bić 5000 łapek w górę? Jezus, powiem wam, że myślę, że każdy, kto dotrwał do tego momentu, zgodzi się ze mną, że trzeba by uszanować Tenchiego i wbić co najmniej, uwaga, uwaga, przygotujcie się, 6900 łapek w górę. Damy radę, widzowie? Wierzę w was. Podsumowując, Tenchi jest bez wątpienia najsilniejszą ludzką postacią, nie mówiąc już o tym, co by było, gdyby został Jinchuriki 13 ogoniastej Tonton. Jego techniki i możliwości są bardzo wszechstronne, co pozwala mu na perfekcyjną kontrolę przeciwko każdemu znanemu jutsu na świecie, a to tylko 10 z jego miliona pomysłów na rozwój swojego wachlarza umiejętności. I to już by było na tyle. Jeśli interesuje was więcej takich materiałów, zapraszam jak co niedzielę o godziny 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!